Toruń, gotyk na dotyk. Miasto z 207 tysiącami mieszkańców, samorządowa stolica województwa kujawsko-pomorskiego, położone nad Wisłą. Siedziba Sejmiku Samorządowego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zostało lokowane w 1233 roku przez wielkiego mistrza krzyżackiego Hermana von Salza i mistrza Hermana Balk. Pierwotnie miasto otaczały drewniano-ziemne fortyfikacje, które od połowy XIII wieku zaczęto zastępować systemem murów obronnych z bramami i basztami. Z tego okresu pochodzi zamek krzyżacki, siedziba komtura. W 1264 prawa miejskie otrzymała rozwijająca się obok Starego Miasta osada rzemieślnicza zwana Nowym Miastem. Korzystne usytuowanie na szlakach komunikacyjnych lądowych i wodnych sprzyjało wzmożonym kontaktom kupieckim. Torunianie handlowali z Anglią, Danią, Flandrią, Lubeką, Rusią oraz Śląskiem, a kontakty te znacznie ułatwiała od końca XIII wieku przynależność miasta do Związku Hanzeatyckiego. Idziemy ulicą Fosą Staromiejską w lewo. Przecinamy ulicę Kopernika i wchodzimy na ulicę pod Krzywą Wieżą. Po prawej stronie rozpoczyna się linia średniowiecznych murów obronnych, opasujących miasto od południa, czyli od strony Wisły. Budowę murów obronnych, kamienno-ceglanych, rozpoczęto od połowy XIII wieku i kontynuowano do końca wieku. Z tego okresu pochodzi najstarszy fragment murów obronnych miasta, znajdujący się u wylotu ulicy Mikołaja Kopernika. Podwyższanie murów rozpoczęto w XV wieku. W roku 1429 zbudowano potężny barbakan połączony długą szyją z bramą starotoruńską. Taki sam barbakan wzniesiono w 1450 roku u wylotu ulicy Chełmińskiej przy bramie Chełmińskiej. Od strony lądu miasto opasały podwójne mury. Dodatkowo ich walory obronne wzmocniono mokrą fosą. Natomiast od strony Wisły mury były pojedyncze. Mury posiadały 4 do 8,5 metra wysokości i 90 cm do 2,2 metra szerokości. Stare i Nowe Miasto były opasane niezależnymi od siebie murami, w których znajdowało się łącznie 11 bram miejskich. Przetrwały tylko brama mostowa, brama żeglarska i brama klasztorna oraz prawdopodobnie 54 baszty. Przetrwało tylko 9 z nich, najsłynniejsza Krzywa Wieża, najstarsza wartownia oraz gołębnik, żuraw, monstrancja, koci łeb i 3 bezimienne. Średniowieczne mury miasta, bramy i baszty są nocą podświetlane, co podkreśla i uwydatnia walory gotyckich murów, a także tworzy specyficzną i osobliwą aurę tajemniczości. Na zakręcie ulicy, po jej prawej stronie, dawna baszta miejska, znana wszystkim jako Krzywa Wieża z XIV wieku. Początkowo od strony miasta nie miała ściany, dobudowano ją dopiero w XIX wieku. Wtedy też przystosowano basztę do celów mieszkalnych. Baszta wznosi się na miękkim podłożu i przez lata pochylała się, aż stanęła na stabilnym gruncie. Wysokość wieży od strony ulicy wynosi 15 metrów, od strony Wisły 17 metrów. Od pionu jest odchylona o 1,4 metra. Można to sprawdzić, stojąc plecami do pochylającej się ściany. Bardzo trudno jest utrzymać równowagę. Baszta jest żelaznym punktem wycieczek turystycznych, których uczestnicy chętnie słuchają opowieści i legendy, zwłaszcza jednej o rycerzu krzyżackim, który wzniósł ją w formie pokuty za złamanie ślubów zakonnych.
Katedra Świętych Janów swoją obecną gotycką formę uzyskała w wyniku wieloetapowej budowy, którą po blisko 200 latach przerwano na przełomie XV i XVI wieku. W średniowieczu był to najważniejszy z toruńskich kościołów, pełniący funkcję staromiejskiej fary, w której skupiało się religijne życie mieszkańców miasta. W połowie XVI wieku świątynia na krótko przejęta została przez luteran, później przez kilkanaście lat odbywały się tu jednocześnie nabożeństwa katolickie i protestanckie. Od końca XVI wieku do drugiej połowy XVIII stulecia kościół posiadali księża jezuici. W 1992 roku świątynia została podniesiona do rangi katedry, centralnego kościoła diecezji toruńskiej, powołanej przez papieża Jana Pawła II. Kościół, który połączy się będzie z katolickim kościołem, od 1992 roku katedrą, czyli bazylika mniejsza, jak to się ładnie mówi, została wyniesiona do rangi katedry. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze za życia świętego Jana Pawła II zmieniały się diecezje. My należymy do diecezji kalwińskiej. Wtedy po prostu nastąpił nowy taki podział diecezji w kraju, no za zgodą i za pomysłem Jana Pawła II. No i wtedy jesteśmy samodzielną diecezją toruńską i wtedy oczywiście kościół został wyniesiony do rangi katedry. To się najważniejsze. Katedra, tak jak w średniowieczu, czyli na początku tego XIII wieku, w pierwszej połowie XIII wieku już zaczęto go budować, do dzisiejszego dnia ma dwóch patronów, dwóch świętych Janów, Jana Chrzciciela i Jana Ewangelista. I jak katedra, to oczywiście posługę kapłańską ksiądz biskup pełni do zeszłego roku, od początku, czyli od tego 92 roku był ksiądz biskup pochodzący z Płocka, teraz mamy nowego księdza Wiesława Siedlę od wykonania. Jeszcze uroczysta taka msza święta była w zeszłym roku. Pan też przyszedł na emeryturę biskupią. Dobrze, i co jeszcze z takich najważniejszych ogólnych rzeczy. Kościół, który wszystkie kościoły gotyckie, łatwiejskie, gdziekolwiek to nie będą, nie tylko w Polsce, ale w Europie, były budowane w takiej samej zasadzie. W większości przypadków miały trzy nawy. Do teraz, jak Państwo zauważą, większość kościołów miał taki współczesny stadion zbudowany, chociaż zdarzają się kościoły jedno, dwunawowe. Ale czyli na bazie na górę nie można. Jeżeli wszystkie nawy są równie wysokości, to w tym przypadku tego klasycznego przykładu budownictwa sakralnego, średniowiecznego, łowieckiego mają równe sklepienia, to jest kościół halowy. Mniej takich kościołów w Rumie jest jeden, w Europie też jest mniej, w Polsce bazylikowych, czyli dwie nawy, mówimy o sakralnym średniowiecznym budownictwie, mają dwie nawy niższe o połowę. One, te boczne oczywiście, one są takie bardziej przytulne. No i oczywiście prezbiterium, jeżeli się czyta opis tych kościołów, bo to dlatego Państwu mówię, bo to dotyczy wszystkich kościołów średniowiecznych. Jeżeli się czyta opis tego kościoła, tam są trójnawowy, tam bazylikowy czy halowy, orientowany. O co chodzi, to jest taka ciekawostka, czyli najważniejsza część kościoła, gdzie jest i tam, tak, to jest tutaj. Znaczy, jak się buduje kościół, jak skuteczny, to jest jak buduje bezpieczeństwo, czyli ta część, gdzie ołtarz na nim się kościół orientowany, zabudowane, że czasami tak południowy wschód i tak dalej, ale starają się czy architekci, czy zalecki architekty, troszeczkę po prostu w kierunku wschodu, nie mogli tam coś w kierunku orientu. W przypadku tego kościoła dość bardzo wysoki te nawy, bo tam pozdrowienia ma 30-20, gdzieś tam 70 cm, 30 metrów i mówiłam największa, najstarsza, dlatego że wieża, którą Państwo pokażę, jak widzieliśmy od daleka, sama wieża kościelna ma 52 metry wysokości, czyli razem z nawami 82 metry i to jest taka ciekawostka, to jest najwyższy budynek tutaj od XIII wieku na Starówce, czyli wtedy w Toruniu. No bo oczywiście nie ma tu żadnych wysokościowców, wieżowców, są wysokościowców, w Toruniu w ogóle nie ma. Najwyższe to są takie wieżowce tam 12-piętrowe, 11. Także już jest tyle wieku, Smoły jest pierwszy tutaj i największy. No i też jest panorama Torunia, to jest zwana do góry miejskie i oczywiście ten dom, dosyć wysoko 50 metrową wieżą.
Przestronne wnętrze kościoła wypełnione jest cennymi dziełami sztuki. W prezbiterium, które wzniesione zostało już w pierwszej połowie XIV wieku, zachowały się pochodzące z tego samego stulecia gotyckie malowidła ukazujące patronów świątyni, świętego Jana Chrzciciela i Ewangelistę, a także monumentalny, średniowieczny obraz przedstawiający sąd ostateczny. W okresie średniowiecza powstał również ołtarz główny świętego Wolfganga, a także strzeliste sklepienia i zachowane we fragmentach barwne witraże. W trzech nawach kościoła znajduje się kilkanaście renesansowych i barokowych ołtarzy oraz liczne epitafia toruńskich mieszczan i okolicznej szlachty. Największym zainteresowaniem cieszy się jednak kaplica z chrzcielnicą, przy której w 1473 roku ochrzczono Mikołaja Kopernika. Około 100 lat później zawieszono tu zachowane do dziś renesansowe epitafium z portretem astronoma. W czasach napoleońskich w kaplicy umieszczono też najstarsze, ale niezbyt udane, popiersie Kopernika, wyrzeźbione w 1766 roku. Za nim na ścianie znajduje się rysunek wskazujący, że w tym właśnie miejscu pochowano serce króla Jana Olbrachta, zmarłego w Toruniu w 1501 roku. Wielkim skarbem toruńskiej katedry jest również potężny dzwon Tuba Dei, trąba Boża, ważący ponad 7000 kilogramów. Kiedy w 1500 roku odlano go i zawieszono na kościelnej wieży, był największym dzwonem w tej części Europy. Według legendy jego powstanie wiązało się z obawami mieszkańców Torunia przed nadchodzącym końcem świata. Wielki dzwon miał przebłagać Boga i odsunąć w czasie zbliżającą się apokalipsę. Dźwięk trąby Bożej przez stulecia towarzyszył najważniejszym wydarzeniom w dziejach miasta. Nic zatem dziwnego, że w XVIII wieku Rada Miejska wyłożyła olbrzymią sumę kilkunastu tysięcy talarów, by uchronić dzwon przed wywiezieniem go za morze przez stacjonujące w Toruniu wojska szwedzkie. Dziś Tuba Dei rozbrzmiewa tylko kilka razy w roku, a wibracje wywołane przez jego niski ton są dużym zagrożeniem dla konstrukcji kościoła. Dzwon można zobaczyć wchodząc na górną kondygnację katedralnej wieży, z której rozpościera się piękny widok na toruńską starówkę. Filuś to niewielki, odlany z brązu kundelek, siedzący w północno-wschodnim narożniku staromiejskiego rynku. Czeka on tu na swego pana. W pysku trzyma melonik i pilnuje opartego o latarnię parasola. Nie trudno rozpoznać, że sympatyczny piesek to towarzysz znanego profesora Filutka, bohatera wesołych, rysunkowych historii. Twórcą postaci był zmarły w 2003 roku Zbigniew Lengren, rysownik i karykaturzysta, który w młodości mieszkał w Toruniu i studiował na tutejszym uniwersytecie. Pierwowzorem postaci Filutka był jeden z toruńskich profesorów prawa, spacerujący zwykle po mieście z pieskiem, w meloniku oraz z parasolem w ręce. Pomnik Filusia, upamiętniający postać Lengrena i jego związki z Toruniem, ma podobno cudowną moc. Pogłaskanie pieska po głowie przynosić ma szczęście w egzaminach, a dotknięcie jego ogona – osiągnięcie sukcesów w miłości. Bogactwo miasta odzwierciedlają wznoszone w tym okresie budowle, świątynie, spichlerze, kamienice i pałace. Opozycja antykrzyżacka doprowadziła do powstania Związku Miast Pruskich. Działania związkowców doprowadziły w dniu 8 lutego 1454 roku do wypowiedzenia posłuszeństwa krzyżakom przez mieszczan toruńskich, którzy zburzyli zamek. Rozpoczęła się wojna trzynastoletnia. W tym samym roku król Kazimierz Jagiellończyk inkorporował, czyli przyłączył, Prusy Królewskie do korony polskiej.
Ostatecznie miasto przeszło pod opiekę króla polskiego po zakończeniu wojny trzynastoletniej w 1466 roku, kiedy to w toruńskim dworze Artusa został podpisany drugi pokój toruński. W następnych wiekach Toruń kilkakrotnie był oblegany przez wojska szwedzkie. Największe zniszczenia miasto odniosło podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku oraz podczas wojny północnej w 1703 roku. W 1772 roku po rozbiorze miasto pozostało w granicach Polski, ale zostało odcięte od swoich posiadłości ziemskich, co powodowało jego upadek gospodarczy. Postanowieniem drugiego rozbioru miasto zostało włączone do Prus. W 1809 roku miasto przez kilkanaście dni było stolicą księstwa warszawskiego. W 1815 roku na mocy ustaleń Kongresu Wiedeńskiego miasto pozostało pod władzą pruską. Rozpoczął się okres intensywnej przebudowy miasta. W latach 1878-1892 wybudowano potężny pierścień 15 fortów artyleryjskich, tworząc nowoczesną artyleryjską twierdzę Toruń. W 1920 roku do miasta wkroczyły oddziały Wojska Polskiego. Toruń stał się stolicą województwa pomorskiego, co znacząco wpłynęło na rozwój przemysłowy, społeczny i kulturalny miasta. Powstała tu m.in. pierwsza polska szkoła kształcąca oficerów marynarki wojennej. W latach 1975-1998 Toruń był stolicą województwa toruńskiego. W Toruniu działają teatry, Toruńska Orkiestra Symfoniczna i Planetarium. Organizowane są festiwale teatralne, m.in. Kontakt i Teatrów Lalek. Oraz muzyczne, m.in. Probaltika i Song of Songs Festival, często o charakterze międzynarodowym. W 1997 roku Starówka Toruńska została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Utworzony w 1945 roku w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika nawiązuje do tradycji Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jest dziś jedną z największych i najbardziej prestiżowych polskich uczelni. Dom Mikołaja Kopernika. Dom Mikołaja Kopernika to średniowieczna kamienica, która w drugiej połowie XV wieku należała do rodziny Koperników. Wielu historyków wskazuje ją jako miejsce, gdzie 19 lutego 1473 roku przyszedł na świat wielki astronom Mikołaj Kopernik, który jako pierwszy dowiódł, że Ziemia nie jest nieruchomym centrum wszechświata, a jedynie jedną z planet krążących po orbitach wokół Słońca. Nie można jednak wykluczyć, że miejscem narodzin twórcy teorii heliocentrycznej była inna kamienica, gdyż w 1473 roku Kopernikowie posiadali jeszcze część domu położonego przy rynku staromiejskim.
Ponieważ do czasów dzisiejszych zachowała się tylko kamienica przy ulicy Kopernika, dawniej nazywanej ulicą Świętej Anny, to właśnie ona tradycyjnie wskazywana jest jako miejsce urodzin wielkiego astronoma. Dom Mikołaja Kopernika swój obecny wygląd otrzymał w XV wieku. Jest on zaliczany do najpiękniejszych gotyckich domów mieszczańskich na terenie Polski Północnej. Fasada kamienicy ozdobiona jest ostrołukowym portalem, ceglanymi fryzami i pionowymi wnękami, w których namalowano charakterystyczne dla średniowiecznego Torunia dwubarwne wzory. Dom, podobnie jak w innych miastach hanzeatyckich, pełnił jednocześnie funkcję mieszkania i magazynu. Na parterze od strony ulicy znajdowała się wysoka sień z kątem kuchennym, klatką schodową i nadwieszoną drewnianą izdebką. W tylnym trakcie mieścił się niższy i mniejszy pokój, nad którym ulokowana była jeszcze jedna izba, używana zazwyczaj jako sypialnia dla całej mieszkającej tu rodziny. Wszystkie inne pomieszczenia, w tym również obszerne piwnice, używane były do przechowywania żywności i towarów handlowych. Obecnie wewnątrz tej i sąsiedniej, również gotyckiej kamienicy, mieści się oddział Toruńskiego Muzeum Okręgowego noszący nazwę Dom Mikołaja Kopernika. W kamienicy należącej w XV wieku do rodziców astronoma zapoznać się można z odtworzonym średniowiecznym układem wnętrz oraz ich wystrojem z okresu od XV do XVIII wieku. Trasa turystyczna. Pomnik Mikołaja Kopernika. Pomnik Mikołaja Kopernika, usytuowany w południowo-wschodnim narożniku Staromiejskiego Rynku, jest jednym z najważniejszych symboli Torunia. Odlany w pracowni znanego berlińskiego rzeźbiarza Fryderyka Ticka, został ustawiony w obecnym miejscu w 1853 roku. Spiżowy pomnik przedstawia astronoma ubranego w profesorską togę i trzymającego w lewej ręce narzędzie astronomiczne zwane sferą armilarną, a prawą wskazującego niebo. Cokół pomnika zdobi kamienna studzienka z wodotryskiem w kształcie paszczy delfina. Inaczej niż na większości innych pomników i portretów, młodzieńcza twarz Kopernika ozdobiona jest delikatnym, widocznym z bliska wąsem. Łaciński napis na cokole informuje, że upamiętnioną osobą jest Mikołaj Kopernik, torunianin, który ruszył ziemię, a zatrzymał słońce i niebo. Z pomnikiem Kopernika wiąże się wiele sympatycznych zwyczajów. Tu właśnie władze Toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oddają cześć swemu patronowi w każdą rocznicę jego urodzin. Mniej poważny charakter mają studenckie juwenalia, w czasie których posąg astronoma jest przebierany w rozmaite stroje bądź staje się centralnym punktem zabawnych aranżacji. W grudniu astronoma zdobi czerwona czapka jego imiennika, świętego Mikołaja. W pobliżu ustawiana jest zaś wysoka, pięknie ozdobiona choinka. Pomnik Kopernika jest najbardziej popularnym miejscem spotkań torunian i turystów oraz najczęściej fotografowanym obiektem Torunia, miasta, w którym przyszły astronom spędził pierwsze 18 lat swojego życia. Figura osiołka. Figura osiołka odsłonięta została w 2007 roku w miejscu, w którym ulica Żeglarska łączy się ze Staromiejskim Rynkiem. Odlany w brązie osiołek przypomina o stosowanej dawniej w Toruniu karze wobec krnąbrnych żołnierzy Straży Miejskiej. Ich siedziba, zwana Odwachem, znajdowała się w narożnym domu u zbiegu ulic Żeglarskiej i Szerokiej. Przyłapani na przestępstwie strażnicy sadzani byli na znajdującego się niegdyś w tym miejscu drewnianego osła, którego grzbiet zwieńczony był wyostrzoną blachą. Najgorszym winowajcom dodatkowo przywiązywano do nóg ciężkie woreczki wypełnione ołowiem, tak aby zwiększyć odczuwane przez nich cierpienia i na zawsze zniechęcić do łamania prawa. Oryginalny osioł stał przy domu Straży Miejskiej od początku XVII do końca XVIII wieku. W tym samym czasie zwykli obywatele miasta karani byli przy tradycyjnym pręgierzu, gdzie wykonywano karę chłosty oraz obcinano członki. Kamienny pręgierz od średniowiecza do XIX wieku stał na miejscu obecnego pomnika Mikołaja Kopernika.